Siemanko, z tej strony Brutus. Może zastanawiacie się, dlaczego takie tło? Aha, najpierw może nóż, tak? Mantis Toftony. Numerki jakieś tam ma w nazwie, ale Toftony. Nazwa może pozostać. Więc dlaczego takie tło? A, bo słyszałem, że większość z was ogląda moje filmy przy śniadaniu, więc ja mówię, też zrobię przy śniadaniu. U mnie dzisiaj naleśniki, ten taki śmieszny mi wyszedł. No, z serkiem i z dżemem, i z syropem klonowym, i z czekoladą w płynie, i z masłem orzechowym. No, tak jakby to kogoś interesowało, to takie śniadania jem w piątki. Wiem, że wydźwięk będzie trochę inny niż zazwyczaj, ale jestem troszkę przeziębiony. Także sorry, ale będę brzmiał jakbym był trochę skazowany albo zaspany, ale to niestety choroba, wolałbym kaca. Tak to wygląda, ten nożyk, i już przechodzimy do omówienia. Na początek, jak zwykle, przeznaczenie. Przeznaczenie, jakie może być przeznaczenie takiego noża? 6 cm głowni, 15 cm całość, waga, piękna waga, 147 gram. Więc jakie może być przeznaczenie takiego noża? Zobaczcie. Ponad 5 mm grubości, jeśli chodzi o głownię. Bardzo podobnie jak w Techno. Nawet jest chyba trochę grubsza, nawet ma chyba 6 mm. Także spoko. Ciekawy kształt. Jakiś taki jakby spear point, może drop point, nie wiem. I no dosyć wysoki ten szlif. Ale przy tej grubości do dosyć cieniutkiej krawędzi tnącej schodzi nam ten, ta głownia, i jest to chyba wklęsły szlif, chociaż głowy nie dam. Głowy nie dam. No i jeszcze jedna ważna rzecz, tak jest, grubość jego. Duży ten grubas jest prawie dwa razy większy od Techno. Prawda? Także w kieszeni jest bardzo odczuwalny. To do czego taki nóż może służyć? No, jest to nóż taki na granicy śmieszności, ale jest to nóż EDC i nawet bym powiedział hardkorowy nóż, czyli można go użyć do jakiegoś naprawdę ciężkiego tam podważania czegoś, jakiegoś takiego ciężkiego cięcia. Paczki nim otwierałem, jedzenia nim nie robiłem, bo wiedziałem, że może być tragedia. Bałem się, że się skaleczę, może trzeba było wypróbować, ale raczej do jedzenia bym go nie używał, tylko do jakiegoś cięcia kartonów i innych ciężkich, do przecięcia dla innych noży oczywiście przedmiotów. Jest to stal jakaś tam CPM 440 chyba, coś tam, jakaś taka dziwna stal. Właściciel, ponieważ ja nie jestem właścicielem, tylko człowiek, który mi wypożyczył ten nóż, twierdzi, że jest ok. Niektórzy boją się, bo to jest nóż produkowany w Chinach, twierdzą, że ta stal nie jest taka zaje, ale okazuje się, przynajmniej Pawełek, którego oczywiście pozdrawiam, twierdzi, że jest w zaje. No dobra, no to prędkość otwarcia nóż szybko się otwiera, ale nie wiem, czy jestem w stanie wam to pokazać. No jest szybko, przy lekkim ruchu nadgarstkiem nóż bardzo szybko można otworzyć. Blokada to jest zwykły liner lock, chociaż nie taki zwykły, ponieważ odrobinę taki rozbudowany. Jak widać, nie jest to cienki liner, no ale do takiej grubej głowni, no to wiadomo, że liner nie może być cieniutki, tak jak na przykład w Leathermanach to robią. Blokadę już omówiliśmy. Należałoby wspomnieć właśnie o materiale rękojeści. To jest takie G10, tak fajnie zrobione, fajne powycinane. Z tego co właśnie mówił mi Paweł, to jak przychodzi nowe, to jest bardzo kanciaste i trzeba kilka godzin poświęcić z papierkiem ściernym, żeby je wygładzić tutaj na krawędziach. I wtedy można noża spokojnie, można nóż spokojnie wtedy użytkować i nic już w rękę się nie wpija, i wtedy naprawdę jak się go weźmie, bo już przechodzimy do ergonomii, jest bardzo wygodny. To jest dziwne, taki gruby, ale bardzo wygodny. Jest to pewny chwyt, prawdopodobnie dlatego, że jest właśnie przesunięty ciężar do przodu, podobnie jak w karambitach. Co do klipsa. Klips można umieścić w dwóch pozycjach, dla prawo i ręcznych, dla lewo i prawo ręcznych, tak jest. Jest to bardzo wysoki klips, fajnie się go nosi w kieszeni, zresztą zaraz wam pokażę.
Oczywiście mówiąc wysoki klips, miałem na myśli klips deep carry, tak, czyli cały nóż jest schowany w kieszeni, tylko że ta jego grubość niestety trochę przeszkadza, jeżeli mamy spodnie deczko przyciasne na przykład. Co do trwałości, to nóż będzie trwały i raczej trudno go będzie zepsuć. Nie ma tutaj co gadać. Koszt to jest około 300 zł na naszych stronach, 200 zł na eBayu. Już z przesyłką tam 220 by wyszło. Także mniej więcej 100 mniej. Myślę, że warty jest tej ceny, bo to nie jest wygórowana pieniądz. To nie jest wygórowana cena za taki dobrze zrobiony nóż. No tylko trzeba włożyć w niego trochę pracy jeszcze. I cóż, przechodzimy do zajebistości noża. No zajebistość to jest, wiele jest rzeczy. Można dostać ten nóż w innej głowni. Się nazywa Pit Boss i fajnie wygląda. Ten też zresztą fajnie wygląda, ale tamten bardziej mi się podoba. Zastanawiam się właśnie nad kupnem. Chociaż nie wiem. Nazwa noża według projektanta pochodzi od tak zwanego Tough Tony. Tough Tony to jest postać, którą grał Joe Pesci w filmie Casino. Zresztą Joe Pesci bardzo dobrze gra takich małych, grubych twardzieli i właśnie takim ten nóż jest i na tym polega jego zajebistość. Jeszcze tylko szybkie porównanie, ponieważ zapomniałem o tym. Proszę bardzo, Spyderco Techno, Ontario Rad 2, Victorinox Pionier, czyli że znowu jest to bardzo podobny nóż. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!